Michał Terla przed KSW Koloseum 2. Witam serdecznie. Cześć, witam. Dzień dobry wszystkim. No, odpowiedni człowiek w odpowiednim miejscu. Cierpliwy i kamień gotuje, jak mawia Mariusz Pujanowski. Niepotrzebny. 6 lat ten kamień, można powiedzieć, był gotowany od propozycji na Koloseum 1. W końcu jest Koloseum 2. No i nie da się ukryć, że dla ciebie to z pewnością spełnienie marzeń. No, wiesz co, poczułem teraz tą atmosferę w momencie, kiedy tutaj przyjechałem, wcześniej po rozmowach i w momencie, kiedy dogadywaliśmy walkę, to była taka sytuacja, że no fajnie następna gala, fajnie Koloseum, fajnie dużo ludzi, ale nie czułem jeszcze tego, jak tu przyjechałem, zobaczyłem ten obiekt i poczułem dopiero tą samą atmosferę i sobie zwizualizowałem, jak to będzie wyglądało 3 czerwca, więc na pewno to będzie wyjątkowe wydarzenie i nie mogę się doczekać. Radek Paczuski nie ukrywa, że on przez szacunek do ciebie nie zaproponowałby tobie nigdy takiej walki, że ta propozycja wyszła od ciebie, od was. Dlaczego Radek? Zupełnie nie wyszło od nas, także to jest jakieś gdzieś niedomówienie. My nie zadecydowaliśmy o tym, to była tutaj inicjatywa KSW. No i gdy taka propozycja dotarła do ciebie, to co sobie pomyślałeś? Czy długo musiałeś się nad tym zastanawiać, jak to wyglądało? W mojej historii to nigdy nie miałem sytuacji, w której się zastanawiałem nad swoim przeciwnikiem, tylko po telefonie od mojego menadżera i brata Norberta powiedziałem, no to super, no to fajnie, że mamy termin walki i tyle, nie było żadnych wątpliwości nigdy i tak samo było tym razem, kiedy zadzwonił Norbert, że KSW zaproponowała Radka na Narodowym, no to przyjęliśmy go z normalną, jako normalną propozycję, nie? Nie tylko fani bukmacherki, ale też twoi fani są bardzo ciekawi na pewno, jaki jest status zdrowia. No, miałeś sytuację patową w Szczecinie, musiałeś wyjść, chciałeś wyjść, byłeś main eventem, który zastąpił starcie Szpilka Wrzosek. To było twoje miasto, bardzo duża szansa pokazać przed publicznością, jedna z ostatnich pewnie, więc pytanie, jak ty się czujesz, jak zdrowie i czy zobaczymy 100% Michała Materli w Michale Materli? No tak, to była ciężka sytuacja mentalnie do udźwignięcia. Ja w ogólnym rozrachunku chciałem się wycofać z tej walki, ale tutaj presja jednego z osób z KSW sprawiła, że się wziąłem to ambicjonalnie, potraktowałem i wystąpiłem mimo to bardzo ciężkiej kontuzji, gdzie naprawdę pierwsze w życiu byłem tak blisko do tego, żeby się samemu wycofać, ale już nie będziemy do tego wracać. Jeżeli chodzi o moje zdrowie, na dzień dzisiejszy czuję się fenomenalnie. Dzięki tutaj ST Medical, Sebastianowi Kwiatkowskiemu i całej załodze naprawdę wyprowadzili mnie z tej kontuzji. Nie mam dzisiaj żadnego z następstwa tej kontuzji. Ostrzyknęliśmy to jeszcze osoczem, tą przepuchlinę, to jeszcze poprawiło mi to całe, to wyprowadziło tam właściwie tą, zaleczyło całkowicie tą kontuzję, więc jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że nie powtórzy się ta sytuacja przed tą walką. Widziałeś swoje starcie z Growem na spokojnie już w domu? Raz chyba tylko obejrzałem, bo nie byłem w stanie tego sam oglądać. Po prostu czułem się tak fenomenalnie w całych przygotowaniach i na samym końcu, bo to było właściwie chyba 1,5 tygodnia przed walką, doznałem tej kontuzji. I jak zobaczyłem moją dyspozycję w walce, to mówię, to naprawdę to było ciężkie do oglądania, nie? Dla mnie samego, więc podejrzewam, że dla ludzi, którzy gdzieś tam oglądają, znają się na MMA, takie same były wrażenia. Widziałem już w internecie taka oficjalna informacja, że będzie. Nie wiem, kiedy film dokumentalny o tobie. Chciałem zapytać, czy to jest też tak, że ty jakby trzymasz nad tym pieczę, nad tym, co w tym filmie będzie, jak ta historia będzie opowiedziana, czy zostawiasz to zaufanym ludziom? Jak to wygląda? To znaczy, jeżeli chodzi o ten film, to na początku byłem mocno sceptycznie nastawiony, ale przez to, że Marcin Majerski, Veliajo, który jest tutaj pomysłodawcą tego filmu i osobą, która jest towarzyszy mi w moim życiu sportowym i na macie, i na walkach i tak dalej, stwierdził, że ma tyle ma fajnego materiału, że można było to pomontować, więc zostawiłem jemu wolną rękę i on naprawdę zrobił kawał historii. Pokazał to w taki fajny sposób, jeżeli chodzi o te wszystkie ważne dla mnie rzeczy, które się gdzieś tam toczą wokół nie tylko samych walk, więc naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, jak to wszystko pomontował. Jeżeli dobrze pamiętam, a mam nadzieję, się nie mylę, jeżeli po raz wtedy, gdy KSW tutaj gościło po raz pierwszy, Koloseum 1, to ty mogłeś sobie to chyba ewentualnie oglądać gdzieś tam w telewizji. Nie mogłeś nawet oglądać, tylko ewentualnie, tak, to prawda, no to mogłeś tylko słyszeć i no byłeś tam, gdzie nikt nie chciał być, wiadomo. 1, 2, 36 razy śnieg miałem. No rzeczywiście, ale tak sobie wczoraj pomyślałem, że gdzieś
może nie historia zatacza koło, fajnie to się wszystko poukładało, że teraz po tamtych trudnych, trudnych, bardzo trudnych momentach, teraz to ty zawalczysz na tej gali. No, wyjątkowa historia. Tak, no w ogólnym takim rozrachunku ja patrzę na to bardzo szerokokątnie i długofalowo i mówię, w tym roku mija mi 20 lat, kiedy pierwszy raz szedłem do klatki i cieszę się, że jako sportowiec czynny jeszcze mogę dożyć do takiego momentu i wystąpić na takiej gali, gdzie MMA tak się rozwinęło i po prostu tyle ludzi docenia i lubi ten sport i to wszystko jest naprawdę wyjątkowe dla mnie, jeżeli chodzi o całą tą drogę, którą przeszedłem. To był jesień 2003 rok, kiedy zadebiutowałeś w ringach. Właśnie chciałem zapytać, jesteś trochę taki sentymentalnym człowiekiem, ale już tutaj wspomniałeś o tych 20 latach, że ci mija. A ja się chciałem zapytać o najważniejsze takie sportowe emocje z tych 20 lat, coś takiego, że serce mocniej biło i się to teraz pamięta. Czy to właśnie może nastąpić tutaj 3 czerwca? Wiesz co, no wiele było takich sytuacji gdzieś tam, gdzie serce szybciej zaczyna bić, jak sobie pomyślę. To było jakby wiele pojedynków, o czym ludzie mogą nie wiedzieć, zawsze ma jakąś tam dodatkowy ciężar z tyłu głowy, tak? I wchodząc do każdej walki, oczywiście ludzie widzą tylko samą walkę, ale nie wiedzą, co się dzieje w życiu zawodnika przed walką. I dla mnie prywatnie wiele walk ma taki wymiar, który gdzieś tam dla mnie bardzo jest ważny i byłem w stanie mimo przeciwności lodu po prostu pokonać różne przeszkody, które były gdzieś przed walką. To jest dla mnie ważne, nie? Takiej jednej nie wymienisz, że gdzieś tam, nie wiem, któraś właśnie z kontuzją ci się wiąże, gdzieś tam Mamet jest, gdzieś tam był Pudzian, którego też mocno przeżywałeś. Takie pierwsze skojarzenie, ta najbardziej emocjonalna walka i najtrudniejsza, to? Wiesz co, no myślę, że musiałbym się na tym trochę tak głębiej zastanowić, bo tak nie jestem w stanie ci jednoznacznie odpowiedzieć, bo naprawdę jak sięgnę sobie pamięcią, to oczywiście były inne czasy, inne realia i tamte walki też były na swój sposób wyjątkowe, bo to się nie odbywało tak jak dzisiaj, że mamy powiedzmy 5-6 tygodni, tylko często gęsto było z dnia na dzień. Cześć Michał, jest walka, gdzie? Jutro. Aha, dobra, no to jadę. To weź mi tylko zabukuj samolot, czy powiedz, że tam dojadę po prostu chwilę spóźniony. Więc to jest kawał historii i naprawdę wiele walk ma, gdzieś tam wiele wspomnień, które teraz gdzieś tam w głowie mam, to musiałbym to wszystko gdzieś zebrać w całość i sobie sam to wszystko poukładać, ale nie jestem w stanie teraz tak historii jednego takiego wspomnienia otworzyć, nie? A propos wspomnień, bo pokazałeś, że znasz się na MMA. Kilka lat temu wspominałeś ten pobyt w Stanach Zjednoczonych, mówiłeś, że był tam ten Islam Makhachev i że to za jakiś czas będzie mistrz UFC, to mistrz, który może długo panować. Po pierwsze, oczywiście sprawdziło się, znasz się na MMA. Po drugie, jak sobie to przypominam, Islam, Khabib, no fajne wspomnienia. No tak wyjątkowo, wiesz, to jakoś tak mi się w życiu poukładały fajnie plany, że bardzo się cieszę, że miałem okazję dołączyć do tego klubu AKA, który jest w San Jose, że zostałem tam ciepło przyjęty i miałem okazję trenować z takimi mistrzami, jak wspominam. No, mało kto miał możliwość trenować z tylu mistrzami UFC, mi się tak wydaje. Daniel Cormier, Cain Velasquez, Luke Rockhold, Josh Thompson, John Fitch, Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachkaev, Umar i wielu innych zawodników, których gdzieś tam po drodze miałem okazję wymieniać przyjemności na treningach i to jest dla mnie wyjątkowa też tak wyjątkowe wspomnienie, że właśnie mając po drodze takiej sportowej możliwość trenowania z takimi zawodnikami, czerpać od nich wiedzę, uczyć się od nich, przebywać z nimi i dzisiaj po prostu też jak gdzieś ich spotykam na gali na świecie, gdzieś tam sobie jeżdżę czy tego, no to mamy fajne relacje i możemy sobie porozmawiać, pośmiać się i powymieniać się jakimiś wspólnymi doświadczeniami. Twoje walki zawsze dają gigantyczne emocje. No jesteś żyjącym, bijącym sercem KSW. Tak samo zazwyczaj wyglądają walki Radka Paczuskiego, kiedy wchodzi do oktagonu. Czy kibice mogą spodziewać się gromów, krótko mówiąc, po waszym pojedynku? Ja myślę, że to nie jest przypadek, że tutaj akurat na Narodowym walczy Michał Materla z Radkiem Paczuskim, bo Radek Paczuski to jest lokalny bohater, tak? Świetny sportowiec i ma wielu fanów na pewno i też ludzie wiedzą, czego się oczekiwać, jeżeli chodzi o moją osobę. Na pewno nie będę zamulał w tej walce, nie będę walczył taktycznie, tylko będę starał się wyrwać to zwycięstwo. Ja w takim razie dopytał, bo stylistycznie to jest oczywisty plan na tę walkę w twoim wykonaniu, wiadomo co robić, no ale mówiłeś wielokrotnie, że ambicja czasami bierze górę. No i teraz przez chwilę to, co powiedziałeś, znów zasiało takie ziarnko we mnie, że będziesz się z Radkiem chciał
bić, co może najprostsze nie być, może być szybszy, no ten kickboxing może mieć nawet lepszy, a wydawałoby się, że pozycja boczna, bezpieczna i betonoza tak zwana będzie kluczem do tego pojedynku. Oczywiście, tylko że walka zaczyna się w stójce, tak? Więc trzeba sobie najpierw utorować drogę do tego parteru i tak będę po prostu do tego dążył, więc jeżeli będę miał możliwość zakończyć walkę w parterze, na pewno z niej skorzystam, tak? Ale ta walka zaczyna się w stójce, więc trzeba będzie do tego parteru doprowadzić najpierw. Twój trener ma, no można powiedzieć, bardzo łatwą robotę, no bo już rozpracował Radka raz, teraz musi zrobić to drugi raz, tylko no, pod innego przeciwnika, był Tomek, byłeś ty. Wracając do tego pojedynku, jak oceniasz to starcie? No bo były, trochę głosów było podzielonych, no może nie jakoś bardzo, bardzo dużo, natomiast parę osób widział zwycięstwo Radka. Nie, no wydaje mi się, że tutaj bezsprzecznie wygrał Tomek Romanowski presją, miał tam swoje dwa knockdowny, chyba w pierwszej, w drugiej rundzie, nie pamiętam. Radek też tam uderzył raz takim mocnym ciosem Tomka. Nie wiem, czy to była kwestia knockdownu, czy złego ustawienia nóg Tomka i po prostu się zachwiał. Musiałbym to jeszcze raz na spokojnie obejrzeć, ale bardzo emocjonująca walka, trzymająca mnie w napięciu. Ja też pierwsze, co zrobiłem, jak wróciłem do domu po gali w Szczecinie, to od razu odpaliłem sobie walkę Tomka z Radkiem, bo jak siedziałem w szatni i szykowałem się do swojego pojedynku, to po prostu czułem, nie tylko słyszałem, ale czułem po prostu, jak cała hala drży i reaguje na to, co się dzieje w klatce, więc wiedziałem, że na pewno jest wyjątkowy pojedynek i tak też faktycznie było. No to będzie swoista zmiana warty, jeżeli Tomkowi uda zdobyć się ten pas. Ten pas ma bardzo duży ciężar gatunkowy, jeżeli chodzi o całą historię Federacji KSW, no bo to jesteś ty, to jest Michał, to jest Mamet Halidow, którzy zresztą i ty, i Mamet będziecie razem na gali, więc dla Tomka to będzie też z pewnością wyjątkowe przeżycie. Myślisz, że ma wszystkie narzędzia do tego, aby ten pas zdobyć w walce z Pawłem? No tak, no Tomek się naprawdę fenomenalnie rozwinął, jeżeli chodzi o ten boks, tak, ale ja to widzę, jak on się rozwinął bardzo mentalnie. Jako zawodnik, jego pewność siebie w tym, co robi w ringu, w klatce czy na treningach, to się przekłada później właśnie na tę samą walkę, ale to jest fajnie, że on doszedł do tego miejsca i tak łatwo przeszedł z tej wagi 7-7 na 8-4. Ja osobiście myślałem, że to nie będzie aż takie łatwe i proste, ale widać, że ten jego styl taki problem sprawia przeciwnikom, że po prostu się tak łatwo zaadaptował do tej wagi średniej, nie? Tutaj Michał wywołał temat tych twoich przymusowych wakacji, natomiast no, sytuacja się rozwiązała. Na pewno dostałbyś tutaj niezłą garzę w 2017 roku. Warto byłoby o to powalczyć. Czy myślicie faktycznie o tym, czy chcecie to zamknąć ten temat, zmienić już z głowy, czy powalczycie o odszkodowanie? Nie, no, oczywiście, że będziemy walczyć o odszkodowanie, dlatego że to było niesłuszne zatrzymanie przez osobę, która na potrzebę, do dzisiaj nie wiemy kto i właściwie dlaczego tak to sprowokował i wymyślił, więc ja uważam, że nawet nie chodzi o mnie, ale o moich bliskich, którzy nie zasłużyli na to, żeby być tak traktowani i przeżywać takie stresy, jakie przeżywali. No, twój syn generalnie mówi, że nie będziesz mu pokazywał drogi, ale no, on drogę wybrał sam, amatorski boks, coraz więcej tych startów. Rozumiem, że serce rośnie, ale pytanie brzmi, no bo to generacja się zmienia. Czy możemy liczyć na Marcela w formule MMA, czy to w ogóle na razie go jeszcze nie dotyczy i nie jara? Wiesz co, no w ostatnimi czasy dosyć mocno tutaj powtarza, że chciałby też spróbować swoje siły w MMA, ale to jest też ciężki kawałek chleba i ja niczego nie wymuszam. To jest ich własna droga, że oni wybrali akurat boks, tak samo młodszy syn Martin, tak? Marcel zadecydował, że on chce iść na boks, teraz Martin zadecydował, że chce iść na boks. Marcel ma 20 lat, teraz mówi, że chciałby spróbować swoich sił w MMA, więc jak będzie chciał, no to ja na pewno będę mu w tym wspierał i pomagał, ale to na pewno jest bardzo ciężki kawałek chleba. Dzisiaj to każdy na niego będzie patrzał przez pryzmat ojca, więc on ma podwójnie ciężką robotę, tak? A może stawki lepsze od razu? Tego mu życzę. Akurat to nie widzę w tym żadnego problemu, ale też jako zawodnik, który poświęcił swoje całe życie, chciałbym, żeby ten poziom, który reprezentuje i na walkach po prostu, czy na treningach, to był taki, jaki powinien być, nie? Jak słuchasz trenerów Marcela od stójki, od boksu, to co oni mówią? O jakiej skali talentu rozmawiamy? Czy to widać w nim ten błysk, czy to będzie jeden zawodnik po prostu z wielu, trzeba poczekać? Wiesz co, jeżeli chodzi o jego adaptację do MMA, to jest bardzo szybko i chodzi sobie czasami na zapasy, chodzi sobie na parter i każdy sobie gdzieś tam z trenerami później, czy z zawodnikami rozmawia, no to każdy jest pod wrażeniem, jak on szybko łapie. Ja mówię, no jak ma nie łapać, skoro od najmniejszych lat jest wychowany na macie, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, ta walka u nas jest permanentna, no cały czas się lejemy, ja się biję.
ja się z nim biję, on się bije z bratem, ja się biję z bratem, potem robimy tag team match, zmieniamy się, więc to jest walka wszechobecna i gdzieś tam to, gdzieś podświadomie to wszystko gdzieś się u niego koduje, nie? Obalił się kiedyś? Próbował, na pewno próbował, ale nie wiem, czy udało mu się zdobyć 2 punkty za czyste obalenie. Widziałem, że miałeś okazję przejechać te kilkaset kilometrów z tym konwojem, z autami dla Ukrainy. Mówiłeś, że była to okazja, by zobaczyć z bliska, jak wojna wpływa na ludzi. Jakie to było doświadczenie? Wiesz co, jako osoba gdzieś tam sobie to wszystko śledzę, interesuję się tym wszystkim i to było ciekawe doświadczenie, żeby pojechać zobaczyć ten panujący stres i tą wojnę unoszącą się w powietrzu, jak to wpływa na ludzi, tak? No, ja jestem zwolennikiem, czy uważam, że to nie jest tylko wojna o Ukrainę, tylko to jest wojna potem o inne kraje, które się znajdują w Europie, więc dobrze jest wspierać, pomagać, tym bardziej, że walczą tam. Oczywiście to jest ich prywatna decyzja, ale nasi rodacy też, nie? Chciałem zapytać jeszcze o twoją przyszłość. Jak ty do tego podchodzisz? Podchodzisz do tego jedna walka po kolei, czy na przykład stawiasz sobie jakiś długofalowy cel, którym mogłoby być zdobycie jeszcze pasa w przyszłości? Odzyskanie go właściwie. Nawet nie myślę tymi kategoriami. No, jakby ostatnie wydarzenia w gali w Szczecinie pokazują, że ciało po prostu nie zawsze dotrzymuje kroku ambicjom i muszę na to być bardzo uważać. Druga sprawa jest, że dużo osób z mojego bliskiego otoczenia namawia mnie do tego, żeby w końcu już zakończyć tą karierę, bo po prostu się martwią o mnie i przeżywają też, jeżeli walka nie idzie po mojej myśli, nie? I co im najczęściej wtedy odpowiadasz? Że jeszcze im pokażę. To Martin Zawada ostatnio mi powiedział też, że wielu ludzi chce mu kończyć karierę i że to jest tak, że on zaczynał te MMA, kiedy tak naprawdę mało kto się tym interesował, nikt tego nie oglądał z trybun, a teraz, kiedy jest ten boom, kiedy są pełne stadiony i hale, to on chce jeszcze to przeżywać i się tym cieszyć. Ty się pod tym podpisujesz? No, oczywiście, tak. No, Martin to jest mój dobry kolega, z którym też miałem okazję dzielić klatkę i bardzo go lubię i szanuję jako człowieka tak samo, więc to już nawet nie chodzi o to, że w momencie, kiedy jest największa popularność, jeszcze chcę tutaj być, tylko robiąc coś przez 20 lat i przeżywając takie emocje, nie mając takich publiczności jak dzisiaj, tak? A dzisiaj to wszystko jest spodnegowane przez tą publiczność i przez ten hype na MMA, to szkoda jest z tego po prostu rezygnować, nie? Bo to wszystko jest jednak w nas już od dawna i ciężko by było mieć jakiś taki rok bez daty terminu walki, po prostu bez przygotowań, bez jakichś celów, bez sparingów, bez małych wyzwań, które każdego dnia towarzyszy zawodnikowi, który się szykuje do walki, nie? Miałem okazję dzielić klatkę z Martinem Zawadą i z Mariuszem Pudzianowskim. Artur Szpilka, twój dobry kumpel, będzie miał okazję z nim się zmierzyć. Co byś mu poradził? Wiesz co, no Artur jest bardzo dobrym pięściarzem oczywiście i ciężko trenuje do tej walki. I jeżeli tylko głowa zagra, to naprawdę jest faworytem w tej walce, ale jak wszyscy wiemy, żeby Artur pokazał swoje oblicze z treningów, to musi wszystko zagrać w głowie, nie? Myślisz, że to będzie najcięższa walka w jego karierze? Myślę, że tak. No, to jest dopiero, powiedzmy, na początku swojej drogi przygody z MMA i Mariusz to jest doświadczony zawodnik, który walczył z zawodnikami z dużo większym stażem, więc tutaj, jeżeli chodzi o to doświadczenie, na pewno bierze górę, nie? Więc mam nadzieję, że Artur wejdzie z głową tam, gdzie powinna być, nie? To jest ciekawa kwestia, bo to gdzieś może nie do końca tak powiedziałeś otwarcie, chociaż chyba to też nie jest wielka tajemnica, mówię o ostatniej rozmowie podczas Heraklesów. Gdy powiedziałeś, że gdzieś tam kiedyś może chciałbyś sobie zapracować, albo przy okazji może nadarzyłaby się taka szansa, aby ten rewanż z Mariuszem kiedyś jednak się odbył. No, oczywiście tak, no, ale już nie chcę tego tak cały czas wykrzykiwać, bo nie jestem tego typu zawodnikiem, po prostu mam nadzieję, że uda mi się na to wszystko zapracować. I przyjdzie taki moment, że Federacja KSW stwierdzi, że im się to opłaca i dojdzie do tego rewanżu. Tyle od nas. Dziękujemy bardzo i życzymy zdrowia w ostatnich tygodniach. Fajnie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.